Wracamy do popołudniowego pasma Telewizji Republika. Łukasz Jankowski, witam Państwa ponownie na naszej antenie. Tak jak poprzednią godzinę rozpoczęliśmy, tak i teraz przenosimy się do Zielonej Góry. Tam trwa kolejny z wielu protestów w ramach hasła Protest Wolnych Polaków. 11 stycznia duża manifestacja, bardzo duża manifestacja w Warszawie, ale ten ruch, można powiedzieć, rozlał się na cały kraj. Teraz dzisiaj Zielona Góra, tam jest Janusz Życzkowski. Dzień dobry, bardzo, i gość Marek Ast, przewodniczący Komisji Ustawodawczej, przemawia. Posłuchajmy, jak to wygląda, jaka jest temperatura, jakie są hasła na manifestacji Wolnych Polaków w Zielonej Górze. W obronie i na znak solidarności z naszymi kolegami z Radia Zachód, bezprawnie zwolnionymi dziennikarzami, z Łukaszem Brodzikiem, Adamem Ruszczyńskim, Markiem Poniedziałkiem. Bardzo wam dziękuję. Nie ma wolności bez solidarności, to trzeba powiedzieć. A solidarność zawsze jest na miejscu. Zawsze jest wtedy, kiedy są naruszane prawa obywatelskie, kiedy naruszana jest nasza wolność. Ale jesteście też tutaj, jesteśmy razem. Ja też nie czuję się tutaj jako gość. Jestem tutaj razem z wami, żeby zaprotestować, żeby stanąć w obronie wolnych mediów, mediów publicznych, na które koalicja 13 grudnia dokonała zamachu. 13 grudnia, szanowni państwo, co się stało 13 grudnia? 13 grudnia wróciła komuna, tak trzeba to powiedzieć. Szanowni państwo, precz z komuną! 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 Tak jest, tak jest. Koalicja 13 grudnia, symbolicznie, tak jak 13 grudnia w 1981 roku wprowadził Jaruzel stan wojenny. Ja nigdy nie myślałem wówczas, jako młody chłopak, jeszcze tej z Kaziem Łatwińskim biegaliśmy we Wrocławiu z ulotkami, że będzie trzeba mówić i wnosić to hasło: nie ma wolności bez solidarności, precz z komuną. Nie myślałem, że dożyję takich czasów, kiedy będzie dokonywany zamach na wolne słowo, na wolne media. O co im chodzi? To musimy powiedzieć. Chodzi o to, żeby zakneblować usta swoim oponentom politycznym, aby nie mówili o tym, że w Europie chcą nam zabrać wolność, suwerenność naszej ojczyźnie. To chcą zrobić. O to chodzi w tym całym zamieszaniu, w tej anarchii, którą oni w tej chwili wprowadzają. Chodzi o to, żebyśmy o tym nie mówili, żebyśmy nie mówili o pakcie migracyjnym, który Tusk przyjął. Za chwilę tysiące migrantów trafi do Polski. A oni o tym nic nie mówią, nie piszą. W tej chwili media publiczne mówią coś o tym, nie mówią. Nie ma o tym ani słowa. Czy mówią o naszych demonstracjach, o tym, że przez ostatnie dwa tygodnie przed uwolnieniem przez prezydenta Maćka Wąsika, Mariusza Kamińskiego, że protestowaliśmy pod aresztami, w przytułach, w Radomiu. Czy mówili o tym? Nie mówili, milczeli o tym. Natomiast ja chcę wam podziękować. Podziękować za to, że również wcześniej protestowaliście tutaj pod Radiem Zachód, że włączaliście się 11 stycznia w protest w obronie naszych kolegów, parlamentarzystów. Dobrze o tym wiecie, że najpierw zamykają posłów, ale później może to spotkać każdego z nas. Nigdy, nigdy w demokratycznym kraju nie zdarzyło się to, aby czynnych parlamentarzystów, którzy prawomocnie zostali ułaskawieni przez prezydenta, wsadzono do więzienia. Chodzi o to, żeby zastraszyć nie tylko parlamentarzystów, posłów, ale wszystkich wolnych obywateli. Jesteśmy wolnymi Polakami. Tutaj w Zielonej Górze, dzisiaj, ale w całym kraju. Dziękuję jeszcze raz za to, że rozumiecie tę powagę sytuacji, za to, że naprawdę grozi nam dyktatura dzisiaj, bo tak to właśnie wygląda. Dokonali zamachu na wolne media, próbują dokonać zamachu na prokuraturę krajową, próbują w tej chwili dokonać zamachu na Trybunał Konstytucyjny. Oni, którzy przez 8 lat chodzili po ulicach z hasłem Konstytucja, my dzisiaj możemy zawołać w obronie Konstytucji. Konstytucja! 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 Konstytucja. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję wam bardzo, bo rzeczywiście za chwilę może się okazać, że tak jak uchwałą sejmową dokonali zamachu na wolne media, tak jak
decyzjami Bodnara dokonali zamachu bez ustawy na prokuraturę krajową, tak w tej chwili znowu uchwałą będą odwoływali sędziów z Trybunału Konstytucyjnego i będą próbowali sobie ten Trybunał Konstytucyjny zawłaszczyć. To jest zamach na demokrację, to jest zamach na wolność Polaków, to jest zamach na konstytucję. Bez solidarności tej walki nie wygramy. Nie ma wolności bez solidarności. Solidarność! I tak wygląda manifestacja wolnych Polaków w Zielonej Górze. Przemawiał Marek Ast, lider struktur Prawa i Sprawiedliwości w województwie lubuskim. Mamy jeszcze na chwilę, pozostaniemy, zanim goście w studiu, na chwilę pozostaniemy w Zielonej Górze. Tam tą manifestację, ten protest relacjonuje Janusz Rzeczkowski. Dzień dobry. Jak wygląda sytuacja? Kto przyszedł? Jak ta manifestacja od środka wygląda? Dzień dobry Państwu. Kłaniamy się z Zielonej Góry, gdzie właśnie w tym momencie trwa w dalszym ciągu protest przed siedzibą Polskiego Radia Zachód. Razem ze mną przewodniczący Zielonogórskiej Solidarności, pan Bogusław Motowidełko, który dzisiaj zebrał wszystkich, którzy przyszli, a jest nas dzisiaj bardzo, bardzo dużo i przyjechali, bo to też trzeba zaznaczyć, że delegacje Solidarności z całego kraju pojawiły się tutaj w Zielonej Górze, ale przede wszystkim mieszkańcy Zielonej Góry, którzy przyjechali tutaj, by dać wyraz swojemu głębokiemu sprzeciwowi wobec tego, co dzieje się w Polskim Radio Zachód, ale myślę, że ogólnie przeciwko temu, co dzieje się w Polsce w kontekście łamania praworządności, łamania zasad demokracji, tych wszystkich zjawisk, które obserwujemy w ostatnich tygodniach. Szanowni Państwo, jesteśmy na żywo właśnie w tym momencie w Telewizji Republika. Bardzo poproszę operatora, żeby pokazał wszystkich. Republika, Szanowni Państwo! Republika! 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 Ziemia lubuska! Obali Tuska! Ziemia lubuska! Obali Tuska! Ziemia lubuska! Obali Tuska! Idzie, idzie! Pod Beskidzie! Idzie, idzie! Jelenia Góra! Idzie, idzie! Gorzów Wielkopolski! Idzie, idzie! Cała Polska! Wolna Polska! Jak słyszycie Państwo, bardzo gorąca atmosfera, bo mimo tego, że mamy dość dramatyczne okoliczności w Polsce w kontekście tego wszystkiego, co się dzieje, to jednak wszyscy, którzy tutaj przyszli, cieszą się, że są razem, że razem demonstrują, że tworzą tutaj wspólnotę i spotykają się nie po raz ostatni, bo już są zapowiedzi kolejnych spotkań. W najbliższym czasie także tutaj w okolicy, już jutro w Gorzowie o godzinie 12 spotkanie z marszałek Elżbietą Witek, z premierem Mateuszem Morawieckim, spotkanie w Legnicy o godzinie 15 w sobotę, a o 12 wcześniej w Jeleniej Górze. Jelenia Góra też jest tutaj obecna w Zielonej Górze. Protest pod siedzibą Polskiego Radia Zachód. Jeszcze myślę kilkanaście minut i to tyle z Zielonej Góry. Pozdrawiamy Państwa. Dziękujemy bardzo. To jest manifestacja Protest Wolnych Polaków w Zielonej Górze, a w naszym studiu gość Piotr Zaręba, publicysta, dziennik Gazeta Prawna, ale też portal Interia. Dzień dobry panie redaktorze. A na łączach skype'owych Jakub Maciejewski, tygodnik sieci Portal w Polityce. Dzień dobry. Nie wiem, czy się z redaktorem Maciejewskim słyszymy. Halo, halo, czy nas słychać? Słyszymy nas się. Widać? Ja was słyszymy się i widzimy. No to panowie, to zacznijmy od tego, co widzieliśmy w Zielonej Górze. Ziemia lubuska obali Tuska. Takie hasło sobie wynotowałem. Nie wiem, czy z geografii politycznej to jest akurat trafne hasło, no ale pokazuje jakąś emocję społeczną. Jak duża jest ta emocja społeczna i co ona, czym ona jest dla Prawa i Sprawiedliwości? Panie redaktorze. Bez wątpienia sam fakt, że przez tyle tygodni ludzie demonstrują, świadczy o jakiejś energii społecznej. Natomiast oczywiście akurat ziemia lubuska nie jest matecznikiem prawicy, więc tam to jest mniejszość. Natomiast są takie regiony, w których oczywiście te emocje dotyczą bardzo dużych grup społecznych. Ja chcę podkreślić jedną rzecz tylko. No, niezależnie jak oceniamy media publiczne sprzed, że tak powiem, grudniowego zamachu, no to on został dokonany bezprawnie. Został dokonany z naruszeniem prawa.
prawa. To jest wielka kompromitacja w ogóle świata prawniczego, który teraz szuka rozmaitych uzasadnień dla tego. No, naruszono ustawy, więc pośrednio konstytucję i z tego punktu widzenia no, to jest jakiś ruch przeciwko łamaniu prawa, ruch w obronie praworządności. Na ile te protesty mogą przestraszyć Donalda Tuska, że takiego słowa użyjecie? Donald Tusk siedzi w kancelarii premiera. Złośliwi mówią, że kupił nowy telewizor, więc pewnie załóżmy, że tym nowym, wielkim telewizorem siedzi Donald Tusk, ogląda te manifestacje i co, czuje obawę? Czy czuje spokój? Uznaje, gdzieś tam w Zielonej Górze protestują, ale to nie są miliony, to nie są setki tysięcy. Wszystko idzie dobrze. Jakub Maciejewski, jak myśli, co ta emocja społeczna oznacza dla polskiej sceny politycznej na początku kampanii wyborczej do samorządu, dodajmy? No, Donald Tusk nie jest taką postacią, żeby warto było się pochylać nad tym, co ten pan myśli. Można raczej odnotowywać, co myślą jego mocodawcy, jego przełożeni z Brukseli czy z Berlina. Natomiast o samych protestach warto powiedzieć, że prawica po wyborach wygranych w niedostatecznym stopniu poczuła się bardzo pogubiona. Był taki gniew w ludziach, że tak fatalny rząd jak rząd Donalda Tuska może znowu wrócić do władzy. Widzimy te same twarze, w ogóle widzimy jakichś generałów włażących do ministerstw, jakichś ludzi służb i ludzie związani z Polską bardzo blisko, bardzo intelektualnie, emocjonalnie, moralnie czuli taką niemoc, co tu zrobić. I paradoksalnie ten zamach na media sprawił, że wreszcie ci Polacy znaleźli zajęcie. Taka demokratyczna irredenta, no nie powstanie zbrojne, ale myślę, że jest to pierwsza faza, dlatego teraz to na sekundę, redaktorze, ja przerwę, bo jest śpiewany hymn. Może na sekundę jeszcze przenieśmy się, nie na przemówienie, tylko na ten hymn do Zielonej Góry. Zaraz wrócimy do naszej rozmowy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączy się z narodem. Czarniecki do Poznania, polskie film zawodę, dla ojczysty ratowania, rzuci się przewodę. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączy się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem łączy się z narodem. Już jak ojciec do swej pasi mówi za płakady, słuchaj jeno, polo nasi biją tak rabany. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. I tak kończy się manifestacja w Zielonej Górze. Byliśmy od początku do końca tej manifestacji razem z państwem. Powoli nam będzie się rozwiązywać. Organizator zaraz to wypowie. A my wracamy do rozmowy z publicystami. Piotr Zaremba, Jakub Maciejewski. Od tej emocji społecznej rozpoczęliśmy, ale pan redaktor powiedział o tych aspektach prawnych, bo w przemówieniach przede wszystkim wspominano o Radiu Zachód, o przejęciu Radia Zachód, o jego likwidacji. Dzisiaj ciekawa informacja. Helsińska Fundacja Praw Człowieka szukała podstaw prawnych, na które powołał się premier i minister kultury. Okazało się, tych opinii prawnych nie ma. Nie ma w formie papierowej, ani w kancelarii premiera, ani w Ministerstwie Kultury, które odpowiada Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, że one były nietrwałe, że się ulotniły, że nie były spisane, że ich nie ma na twardych kopiach. Tak czy inaczej nie da się dojść, kto i jakie opinie prawne napisał i na których podstawie minister Sienkiewicz wszedł do mediów publicznych. No to, to świadczy. Kolejna widmowa procedura, bo przecież procedura samego ustanawiania władz telewizji i radia
Maria też jest jakby bardzo tajemnicza, prawda? Nie wiemy do końca, jak ona przebiegała. Tam są widoczne po prostu nieprawidłowości. Widoczne, że to była fikcja. I być może opinie prawne też są fikcją, aczkolwiek no, trzeba niestety powiedzieć, że po post factum no, wielu bardzo znaczących prawników swoje uzasadnienia poczyniło. No, tylko, że to są dość absurdalne uzasadnienia. Myślę, że dla każdego studenta prawa to jest to oczywiste, że jeśli coś reguluje ustawa, to ta ustawa ma pierwszeństwo. A jaki będzie ciąg dalszy tego? No bo jeżeli profesor Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, mówi, że no nie ustawami, bo jest prezydent, tylko trzeba to robić inaczej. Jak potem wrócić do praworządności po tym wszystkim? To czeka nas całkowite zdruzgotanie pojęcia, że tak powiem, praworządności, procedur, autorytetu prawników. No ja zwrócę uwagę, że jeśli w przyszłym tygodniu ma być podejmowana uchwała o tym, że 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest jakby nieprawnie powołanych, w związku z tym nieważnych, prawda, czy nielegalnych, no to nie ma w Konstytucji takiej procedury. Nie można odwołać sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To będzie pretekst do tego, żeby ta władza nie uznawała jakichkolwiek orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Ona w tej chwili jeszcze nie mówiła tak do końca. Była taka formułka Tuska, że nie powinno się ich uznawać. No teraz pewnie nie będą one uznawane. W związku z tym akcja prezydenta z odsyłaniem kolejnych ustaw do Trybunału będzie ignorowana. No ale to oznacza, że powstanie dziura. Znaczy nie mamy w tej chwili jako państwo ochrony konstytucyjności. Polacy nie wiedzą, co jest legalne, a co jest nielegalne. I no, zwrócę uwagę, a co będzie, jak skończą się kadencje, a zaczną się kończyć w tym roku kadencje tych sędziów Trybunału Konstytucyjnego? Czy ta nowa większość nowych sędziów będzie wybierała do tego Trybunału? No przecież to jest absurd. To znaczy, to jest droga do całkowitej anarchii. A może o to chodzi, Jakub Maciejewski? Chodzi o to, żeby w tej anarchii, w tej całkowicie mętnej wodzie jeszcze zamąconej przez autorytety prawne, które mówią rzeczy kuriozalne dla każdego człowieka, który ma maturę zrobioną i miał lekcję WOS-u, kuriozalne rzeczy, niewyobrażalne, jak pan profesor Zoll, żeby w tej mętnej wodzie robić, co się żywnie podoba, jaki będzie finał tej atrofii, tego obumierania państwa prawa w Polsce, Jakub Maciejewski. Pan redaktor Zaremba nakreślił w przybliżeniu tego kadru poszczególne aspekty zamachu. Oddalmy teraz ten kadr, patrząc na całość wydarzeń, ponieważ kilka instytucji zostało zaatakowanych i bezprawnie przejętych. Sama kolejność wskazuje na to, że celem jest naprawdę zawłaszczenie państwa. Jeśli sięgniemy do pracy Edwarda Ludwaga, zamach stanu, czy nawet zobaczymy w praktyce, jak wyglądały zamachy stanu, na przykład najpierw trzeba było opanować ośrodek medialny, ośrodek dystrybucji, informacji czy propagandy. Dawniej to był telegraf, dziś telewizja i to się właśnie stało. W związku z tym w prokuraturze ruszyły śledztwa w sprawie bezprawnego przejęcia mediów publicznych. Przejęto więc prokuraturę. Trybunał Konstytucyjny, stojąc na straży Konstytucji, ogranicza to bezprawie rządu Donalda Tuska. W związku z tym wskazuje się następny cel. Ale to też oznacza, że na końcu jest zawłaszczenie całego państwa. Ta uśmiechnięta Polska będzie jakąś wersją uśmiechniętej dyktatury. I kto będzie miał o tym mówić, jeśli republikę już się próbuje niszczyć, pozbawiając reklamodawców? Przejmuje się siłą kolejne instytucje, a jest to w interesie naszego zachodniego sąsiada i w interesie Brukseli, bo w tę instytucyjną i medialną pustkę będą wchodziły nowe podmioty, także niemieckie, a więc tylko nasza mobilizacja, świadomość społeczna może wbić kij w szprychy tej machiny Tuska przejmowania państwa, ale to jest zamach większy niż ta media, to jest zamach na państwo. Polskie. To mamy daleko idącą tezę, a z drugiej strony to na koniec tego wątku wplotę politykę, bo wydaje się, że mamy na ostatnich tygodniach mamy potwierdzenie tezy, że jednak w Polsce polityka jest przed prawem i wola polityczna jest przed prawem. Patrzę na sondaże opinii publicznej i one dość jednoznacznie, z pewnymi wyjątkami, ale dość jednoznacznie pokazują, że Polakom to się mniej więcej podoba. Nie ma spadku notowań Donalda Tuska, nie ma spadku notowań Platformy Obywatelskiej czy innych partii tworzącej centralizowaną koalicję.
widać, że dopóki nie ma, tak to pewnie będzie, dopóki nie ma spadków sondażowych, no to hulaj dusza, prawa nie ma, panie redaktorze. No tak, co więcej, można powiedzieć, że prowadzenie takiej nieustannej gorączki może nawet służyć w jakiejś mierze tej nowej władzy, tej nowej koalicji, no bo sprowadza się właściwie opozycję do jakichś ulicznych krzykaczeń, nie ma trochę miejsca na dyskusję o innych tematach. Te tematy są poruszane, no, przykład CPK, prezydent w tej chwili zwołał radę gabinetową na ten temat, ale tak na co dzień opozycja ma się kojarzyć właśnie przede wszystkim z manifestacjami ulicznymi, z przepychankami, z tego typu rzeczami. I to jest no, ten narożnik, w którym Tusk chce ustawić tak, Prawo i Sprawiedliwość? Myślę, że tak, więc on jakby na razie zaniepokojony niczym być nie musi. Myślę zresztą, że no, ten efekt takiego nawet pewnego przyrostu, czy w każdym razie utrzymania poparcia po wyborach zawsze był. On był też przy poprzedniej koalicji. Ludzie skądinąd, tacy zwykli Polacy, myślę, że tak się do końca w to nie wgłębiają. To znaczy, że nie śledzą tak uważnie na przykład no, sporu o prokuraturę, to są, czy sporu o Trybunał Konstytucyjny. Ale to odbicie lustrzane, już zaraz przejdziemy do tematu rolników. On jest może groźniejszy znacznie dla rządu, ale tylko skończmy ten wątek prawny. Może rację ma redaktor Zaremba, bo przecież opozycja przez 7 lat maszerowała właśnie z hasłem Konstytucja, także dzisiaj skandowanym tylko przez zwolenników Prawa i Sprawiedliwości w Zielonej Górze. I ta Konstytucja to nie był ten taran, który rozbił bramy Prawa i Sprawiedliwości, więc może podobnie będzie tutaj. Takie kwestie jak prokuratura, czy telewizja, czy media publiczne, to nie są tematy, które mogą odciągnąć wyborców od koalicji centrolewicowej, panie redaktorze. Konstytucja owszem nie, ale mamy przecież bardzo medialne obrazki, jako trzeciej w nocy osiłki Bartłomieja Sienkiewicza z prawnikami przejmującymi Radę Nadzorczą wpadają do budynku tejże agencji prasowej, więc to nie są jakieś dywagacje prawne, ale bardzo konkretne obrazki siłowego wyprowadzania na przykład pracowników Telewizji Polskiej z gmachu przy ulicy Woronicza, więc warto o tym mówić, choć oczywiście pewne argumenty dotyczące konstytucji już się zgrały, no bo zostały też ośmieszone przez opozycję poprzednich kadencji. Natomiast też chciałbym przestrzec przed terrorem sondaży, który się rozpoczyna zawsze, gdy prawica jest w opozycji, no to cała kawalkada sondaży ma nam wskazywać jakiś kierunek rozwoju kraju. Przecież, drodzy państwo, czasami w tych sondażach padają pytania dosyć specjalistyczne i co mi z tego, że zapytamy, który z Estreicherów był lepszym badaczem polskiej humanistyki i sobie jedni będą opowiadali się za Karolem, drudzy za Stanisławem, jak żaden zapytany nie zna jego dzieł. Tak samo tutaj często się pyta o jakieś niuanse prawne, o jakieś niuanse polityczne, gdy media zostały przejęte, a zewsząd idzie atak na Prawo i Sprawiedliwość. Te potężne media liberalne na swoich okładkach głównie dają, a to Ziobrę, a to Kaczyńskiego, skupiają się na opozycji, choć od 50 już dni rządzi Donald Tusk, jednoznacznie odwołując niektóre obietnice albo właśnie tak ważne dla Polski projekty, jak Centralny Port Komunikacyjny, marginalizujący, sabotując, a media zajmują się PiS-em. No to jak ci Polacy tak mają odpowiadać w sondażach inaczej, skoro są już torowani przez ośrodki medialne? Ale z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory w roku 15, kiedy no, też nie było wielkich mediów, które by tej partii sprzyjały tak bardzo, jak duże media z liberalno-lewicowe sprzyjały Platformie. Obiecałem państwu temat protestów rolniczych. On jest istotny i dla Polski, ale chyba nade wszystko dla Europy, to niech wstępem do tej dyskusji z naszymi gośćmi o temacie rolnictwa w Unii Europejskiej, w Polsce również będzie materiał. Mamy wielką nadzieję na zmiany. Zobaczcie, ile tu jest dziś ludzi. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że protesty są w całej Europie, to musimy mieć nadzieję. Będziemy protestować tak długo, jak będzie potrzeba. Protestujemy przeciwko kolejnym restrykcjom. To zbyt wiele, aby móc normalnie prowadzić gospodarstwa rolne. Ciągle dokręcają śrubę. Nie da się tak pracować. Choć kryzys związany z protestami rolników nie znajduje się oficjalnie w programie szczytu Unii Europejskiej, z pewnością był poruszany przynajmniej w kuluarach. Według szacunków policji główne arterie Brukseli, serca Unii Europejskiej, zostały zablokowane przez około 1000 ciągników. Tymczasem francuscy rolnicy w dalszym ciągu blokowali autostrady wokół Paryża. Rolnicy twierdzą, że nie otrzymują wystarczających wynagrodzeń, duszą ich podatki, przepisy klimatyczne oraz spotykają się z nieuczciwą konkurencją z zagranicy. We Francji, gdzie rolnicy protestują od tygodni, rząd porzucił plany stopniowego ograniczania dopłat do rolniczego oleju napędowego i obiecał większą pomoc. Rolnicy twierdzą jednak, że to za mało. W ostatnich dniach protesty rozlewają się także na inne kraje, jak Belgia, Włochy, Hiszpania czy Portugalia.
W Europie Zachodniej związki zawodowe rolnicze są dużo mocniejsze niż nasze. Udało mi się przekonać Prawo i Sprawiedliwość do przyjęcia ustawy o tym, aby rolnicy mogli od tego roku przekazywać 1,5% z podatku rolnego na wybrany związek zawodowy. 7 takich związków się zgłosiło. Zachęcam rolników, żeby deklarowali, na który związek zawodowy będą chcieli przeznaczyć swoje pieniądze, żebyśmy też mieli takie mocne związki. To są protesty przeciwko polityce ekipy Fransa Timmermansa, wcześniej, a dzisiaj Ursuli von der Leyen, a więc przeciwko tak zwanemu Zielonemu Ładowi, przeciwko Green Dealowi, przeciwko ideologicznemu pomysłowi, na którym zyskują tylko zagraniczne korporacje. Kosztem rolników ten pomysł sprowadza się do tego, aby wyprowadzać produkcję żywności poza Unię Europejską. Kilka dni temu protestowali polscy rolnicy, protestują niemieccy rolnicy, dzisiaj protestują francuscy, hiszpańscy rolnicy i nie mam żadnej wątpliwości, że rolnicy w całej Unii Europejskiej odegrają najważniejszą rolę, jeżeli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego. To jest ten aspekt paneuropejski, a my w Polsce mamy taką deklarację. Nasza cierpliwość się wyczerpała. Stanowisko Brukseli z ostatniego stycznia roku 2024 jest dla całej naszej społeczności rolniczej nie do przyjęcia. Oświadczenie rolników NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych 9 lutego o godzinie 10. Generalny strajk w Polsce. Panie redaktorze Piotr Zaremba, jakie będzie miało reperkusje dla polskiej kampanii? Ten kontekst, że tak powiem, polski jest troszkę inny, bo tutaj polscy rolnicy protestują przede wszystkim przeciwko temu, że nie pozwala się zamknąć dostępu zboża z Ukrainy. Natomiast rolnicy na zachodzie, w Brukseli teraz, protestują szerzej przeciwko samemu zjawisku zanikania rolnictwa. To między 2010 a 2023 zniknęła 1/4 gospodarstw rolnych w zachodniej Europie. I to jest wielkie pytanie. Można by uznać, że to jest taka nieuchronna przemiana cywilizacyjna, no ale przecież Europa musi być samowystarczalna. Ona nie może ryzykować tego, że żywność będzie wyłącznie sprowadzana z zewnątrz, ponieważ trzeba być nastawionym czy przygotowanym na kataklizmy, kiedy nagle tych dostaw z zewnątrz może nie być. I rolnictwo jest, takim powiedziałbym, gwarantem przeżycia, przetrwania. Siła rolników, też w ogóle siła odporności rządu Donalda Tuska na protesty społeczne. Ona wydaje się być słabsza niż lat temu 8. Chociaż trzeba przyznać, że tylko to się nie przebija zupełnie, że i minister Siekierski z PSL-u i Kołodziejczak, mało poważna postać, narzekają na przykład na politykę Zielonego Ładu. To prawda, że tu jest takie trochę janusowe oblicze rządu Donalda Tuska. Tak, ale to się nie przebija, bo oczywiście w interesie obozu jako całości jest to, żeby to wszystko klejstrować, łagodzić, udawać, że nic się właściwie złego nie dzieje. Kiedyś Donald Tusk, tylko dopytam pana redaktora, kiedyś Donald Tusk potrafił sobie powiedzieć, mnie nie obchodzą te protesty. Był, wydaje się, mocniejszy, był liberałem, teraz może powiedzieć, rolnicy mnie nie interesują, te protesty są nieważne, nie będę aktywny. No nie, bo przecież próbował stworzyć tą rolniczą nogę w czasie kampanii wyborczej. Oczywiście, rolnicy są mniejszością, ale w Polsce znacznie bardziej znaczącą wyborczą mniejszością niż na przykład w Belgii czy we Francji. Więc nie, tak całkowicie nie będzie mógł. Mówiąc między nami, przecież nie znalazł recepty na ten problem zboża ukraińskiego. Mimo że poprzedni rząd był straszliwie obarczany, czy obciążany, czy wyśmiewany wręcz z tego, że nie umie tego załatwić. A teraz też się nie udało. Jakub Maciejewski będzie pointował, panie redaktorze, skala protestów rolniczych w Europie i w Polsce i znaczenie tej skali na wybory samorządowe w Polsce i także do europarlamentu w całej Unii Europejskiej. Skala może nie jest tak przytłaczająca, bo my widzimy obrazki tych sznurów traktorów, ale na skalę całej wielkiej Francji to nie jest jakoś szczególnie paraliżujące. W rozwiniętych gospodarkach takie protesty się zdarzają i nie wywracają władzy, nie wywracają stolika. Natomiast warto powiedzieć o skali odrealnienia Brukseli, jeśli chodzi o podejście do rolnictwa. I połączmy to konkretnie z Ukrainą, ponieważ Unia Europejska pod pretekstem troski o Ukrainę chce się otworzyć na produkty rolne z Ukrainy.
I tu następuje ciekawe zderzenie. Ukraińscy rolnicy nie mają nałożonych tych absurdalnych obostrzeń klimatycznych, podatkowych, ekologicznych. Mogą produkować normalnie, efektywnie i zdrowo. I w tym momencie europejskie rolnictwo tej naszej rozwiniętej Europy nie jest w stanie sprostać rolnictwu ukraińskiemu. To jest jedna rzecz, która pokazuje, dokąd prowadzi Green Deal. Do niekonkurencyjności gospodarki. A druga sprawa jest taka, że ten eksport z Ukrainy pochodzi nie od takich zwykłych rolników, farmerów, jakbyśmy to widzieli w rolnictwie Mazowsza czy Alzacji, tylko to są gigantyczne koncerny oligarchiczne. Zabawne jest na przykład to, że jeden z agroholdingów ukraińskich zarejestrowany w Luksemburgu ma areał powierzchni ziemi uprawnej większy niż cały Luksemburg. Tak? Więc to oligarchowie, którzy mają swoich, w tym Petro Poroszenko, mają swoich lobbystów w Brukseli, potrafią przeforsować rozwiązania korzystne dla ukraińskiego eksportu, a tymczasem rolnicy w samej Unii Europejskiej nie mają tyle do powiedzenia. To i tak jest cudem, że komisarz Wojciechowski przeforsował pewne ograniczenia na drób, jaja i bodajże mleko, jeśli chodzi o eksport z Ukrainy, ale lobbyści oligarchiczni cukier z Ukrainy okazali się silniejsi niż rodzime rolnictwo, które nam dostarcza płodów rolnych. To jest absurd Unii Europejskiej w tym wypadku. Jak na razie dość wysokie limity na jaja, drób i cukier. Mleko cukier, może tak być wwożone bez ograniczeń. Jakub Maciejewski, Piotr Zaremba, panowie, dziękuję bardzo za rozmowę. Państwu dziękuję za obecność, dziękuję także za wpłaty na konto Telewizji Republika. Dzięki państwa wsparciu takie audycje jak ta mogą się odbywać na u dołu ekranów państwa telewizorów, smartfonów, tabletów, laptopów. Numer konta się wyświetla. Za każdą formę wsparcia będziemy niezwykle wdzięczni. Także wspominajmy, że można nas oglądać na platformie YouTube. Jak państwo oglądają, warto zostawić subskrypcję. A ja państwa zachęcam jeszcze do obejrzenia Ekspresu Republiki, który już za chwilę na antenie Telewizji Republika. Do zobaczenia.